Cześć, witam was ponownie. Ja jestem Trochi. Gramy dalej w Wiedźmina. Ładnie tu się porobiło, wam powiem. Teraz studnia stara. Laboratorium Kalkensteina? Wyrwa w murze, wieża kata. Dobra, tam jeszcze nie byliśmy. O, cholercie. Powiem wam, że dawno nie zapisywałem gry. To czas najwyższy zrobić. Mamy tu sporo tych misji, wam powiem. Pokażmy sobie wszystkie. Rozumiem, że stąd się da jakoś wyjść z tej zimy. Tutaj tą drogą prostą. Nie waż się podchodzić, sukiensynu. Serio, chcesz się bić, ziomek? Odciąłbym ci jaja, gdybyś je miał. Kurwiłeś mnie! Nawet nic z nich tego nie chcę zbierać, kurde, bo coś czuję, że źle zrobiłem. No ale brama na groble. Zamknięte? Co? Może wyrwa w murze jednak. Co oni tu mają w ogóle? Tak, tylko ja ciekawe jak przejdziecie, nie? Wieczny ogniu wypełni me serce. Tam się nie da nigdzie przejść, kurczę. Co za dziura? Nie ma nikt tu przejścia. Napiłbym się piwa. Nie waż się podchodzić, sukiensynu. Co mam ich tak napierdzielać? No przecież to jest głupota. Zostań tam, gdzie stoisz. Potrzebuję iść dalej, robić misję. Thank you.
A, tu mogę wejść, dobra. No to wchodzimy. Szpital. Coś mi się wydaje, że nie zabiłeś więcej. Być może. Liczy się. Tak sobie tu. Co tak na mnie patrzy? Zastanawiam się nad pewną legendą. Słyszałeś o. Gdzie znajdę płatnerza, który będzie w stanie zrobić wiedźmińską zbroję? Udaj się do płatnerza zakonu. Przebywa gdzieś w Starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. Co to? Szani to istny anioł. Klnę się na wieczny ogień. Jej ręce czynią cuda. Nie da się ukryć. Mocno dostałeś? To tylko draśnięcie. Szani powiedziała, że niebawem będę zdrów. Wygląda jak rana po... Machał nim krasnoludzki rzeźnik Berserker. Było ciężko. Położył trzech braci, ale go dopadłem. Zygfrydzie, każde dziecko wie, że nie zaczyna się z krasnoludzkimi Berserkerami. Miałeś szczęście. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Szani. Masz chwilę? Dla ciebie? Zawsze. Bardzo za tobą tęskniłam. Wszystko ci opowiem, ale najpierw mnie pocałuj. Teraz? Teraz. Nie udawaj zawstydzonego. Mistrzu! Mistrzu, czy jesteś Wiedźminem? Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie, co się stało? Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym Wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już pięciu ducha wyzionęło. Pomóżcie! O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno trafisz, panie. Tylko ciekawe, którędy. Załatw, co musisz. Potem pogadamy. Nie uwierzę. I słusznie. Zawsze wolałam za... Przędę się do wyjść. Są drzwi wyjściowe. Tam są drzwi wyjściowe. No, to chyba nie ma różnicy. To są... Aha, te są zamknięte. Ciekawe, jak ja mam tam dojść. Klnę się na honor. Jeszcze jeden krok. Dobra, kurde, palcie się. Tyle. Kurczę, jak tam przejść, bo to... Aha, to tamta wieża, spoko. Powiedzcie mi, żołnierzu, coś więcej o tej strzydze. Co można powiedzieć? Najbardziej strzygowata strzyga pod słońcem. Widziałeś ją? Tak po prawdzie... Masło maślane. Bywaj. Kurczę, ciągle nie wiem, czy te wszystkie wydarzenia to dobrze robiłem. Jakiś słabo. Już po nim. Kurde, myślałem, że gorzej będzie z nim walczyć. Nareszcie ten potwór nie ży... Co tu robisz?
Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalkstein, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Tu mam tyle tych zadań pobocznych. No, tylko nie wiem, jak tam się dostać. Chyba, że ten... Nie, no, tutaj nie ma jakiegoś przejścia. Nie można z niego nic wyjąć. O karwa. Co za bydla. No jeszcze jeden przylazcie. Serio? Jak nie tamci, to ten. Drzwi do laboratorium Kalkensteina. Cholera. Dzięki Bogu, że mogę u ciebie się kimnąć. Nowe talenty. Godzinkę. Ale mnie suszy. Kurczę, i ciągle nie mam pojęcia, jak się tam przedostać. No i tutaj nadal nie ma przejścia.
Nie chcę się z nimi walczyć. Zimmy zadania. No nie mam jak totalnie zrobić tych pobocznych misji, nie? Czemu nie mogę tu wejść? Z tej są zamknięte, nie? Polepcie. Obsia krew, jaki dziwoląg! Ej, tędy się chyba da przejść, patrzcie. Albo i nie. Masz coś, ziomek, do sprzedania ci mogę? To żeśmy pohandlowali. Cholercie, jak wejść do tego szpitala teraz? Nie mogę tu wejść, kurczę, czemu? Ojejku. Tu nie mam pojęcia jak przejść. Barykada. Kurde, ej, jak tam przejść na tą drugą stronę centralnie? No ja nie mam po prostu pojęcia jak tam mam przejść, nie? Żegnam się z wami bardzo serdecznie, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Narka.